Hej, witajcie, z tej strony Thompson. W tym materiale przedstawię, jak wyczyścić sobie folder temp w Windowsie 11. Można tego sposobu używać również na innych wersjach Windowsa, od wersji Windows 7 do wersji Windowsa 11. A więc wchodzimy sobie w nasz komputer, czyli inaczej eksplorator plików, urządzenia i dyski, wybieramy nasz dysk systemowy, na którym mamy zainstalowany system. W tym dysku już mamy pliki naszego systemu, przechodzimy do zakładki, a raczej folderu Windows. Tutaj odnajdujemy coś takiego jak temp, folder o nazwie temp. Mamy tutaj folder o nazwie temp, klikamy dwa razy na niego lewym przyciskiem myszy, klikamy przycisk kontynuuj i gdy jesteśmy w nim, klikamy skrót klawiszowy Ctrl A, żeby zaznaczyło nam wszystkie foldery, oraz klikamy przycisk delete. I takim oto sposobem oczyściliśmy sobie nasz folder o nazwie temp, który przechowuje różne małe pliczki cache, które programy na przykład mogą nie wykorzystywać lub wykorzystują, ale w małym stopniu, ale zaśmiecają nam dysk. Zresztą też możemy sobie odświeżyć tak szybkość i płynność działania programów, które korzystają z tego tempa. Tego poradnika to tyle, mówił Thompson. Jeśli jesteś nowy, zostaw ten czerwony przycisk, który się wam teraz tutaj wyświetla. Trzymaj się do następnego. Cześć, czołem.